Dagmara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A pogodą opiekuje się teraz rozległy układ wyżowy, który gwarantować nam będzie pogodne i bezchmurne niebo. Dodatkowo napływają do nas masy ciepłego, wręcz gorącego powietrza. I tak ta nadchodząca noc w całym kraju zapowiada się bardzo pogodnie, wręcz zupełnie bezchmurnie. Na termometrach od 11 do 13 stopni na wschodzie kraju, około 15 stopni w centrum i do maksymalnie 16 stopni na krańcach zachodnich. Jutro, podobnie jak w nocy, dominować będzie pogodna, bezchmurna aura. Tak jak Państwo widzą, we wszystkich regionach bardzo słonecznie, na niebie pojawiać się będą jedynie pojedyncze obłoki. To będzie bardzo ciepły dzień, na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, 26 do 28 stopni na wschodzie, 27 stopni w centrum, do 28, a nawet 29 stopni na zachodzie Polski. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Także w naszym regionie noc zapowiada się bardzo pogodnie, wręcz zupełnie bezchmurnie, na termometrach od 15 do maksymalnie 16 stopni. Piątek także w naszym województwie będzie bardzo słoneczny, na termometrach od 27 do nawet 29 stopni, a jest to temperatura w cieniu, w słońcu na pewno będzie jeszcze cieplej i właśnie coraz cieplej będzie z każdym dniem. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1016 hektopaskali, a ja życzę Państwu udanego wieczoru, do zobaczenia.